Witam wszystkich widzów. No co, w ostatnim odcinku do Niestrza powiedziałem takie słowa. Dojeźdź łapę w górę i druga część grania nad Niestrzem. No cóż, na moment nagrywania tego filmu, tam łapek jest 90. A więc muszę do tego wrócić. Nie będę przedłużał, potem coś na ten temat powiem. Potem, ponieważ nie chcę, żeby wstęp był za długi, a więc teraz to robię. A więc tak, po pierwsze, Chorwacja. Dobra, nie, ja chcę sprawdzić, jakich mamy wasalów. Mamy dużo wasalów. Ogólnie to ja bym wciągnął. Jaki wasal bym w sumie wciągnął? Islandię i Grenlandię. A więc co, wojsko już. Mi się wydaje, że mam wystarczająco wojska już. Zaanektuję Islandię pierw, a teraz Grenlandię. Świetnie. I tak, widzowie. Ja bym teraz. Chciałem powiedzieć, że zaatakował Węgla, ale z nim jestem w sojuszu. Też kto mówi, że ja muszę z nim być wiecznie w sojuszu, co nie? Jakby moi wasalowie ich obkrążają mi. No cóż, Polska miała swoje rozbiory. Węgry też czasami coś tam były, jakieś kłótnie polsko-węgierskie. To jest przykład, kiedy będzie kolejna, tym razem w Age of History. A więc cóż, no przepraszam, no, ale tak to jest w życiu. Węgier się musi o tym nauczyć. No i co, no rozbiory... Jakby patrząc na to, jaką mieliśmy siłę, tutaj ja i moi wasalowie, wiecie co na myśli, to ciężko, żeby sobie Węgry poradziły w takiej sytuacji. I chyba tak bym musiał to podzielić? Niby dziwnie to wygląda. No ale cóż, no tak bywa. Najwidoczniej oznacza to po prostu, że będzie druga wojna z Węgrami, a po prostu ultimatum żyje i tyle. I też bym mógł zacząć wciągać już moich wasali, czyli Słowenia na przykład. Okej, bez problemu. No dziękuję. To ogólnie teraz powiem troszeczkę więcej na temat tej miniserii z Naddniestrza. Jak chcecie trzecią część, no to tak, przepraszam, ale stopy w górę musi być. Jest to, no, chyba niemożliwe. Znaczy zależy, jak każdy, kto teraz to ogląda, zostawi łapkę w górę, no na 100% jest to możliwe. Ale szczerze mówiąc, jesteśmy na YouTubie, jakby zaje to tak łatwo chyba nie działa. Ja długo spędzam na tym, to chcę też mieć coś z tego. I nie mówię, że nie miałem na przykład ostatniego odcinka i bardzo właśnie wam dziękuję za ten pozytywny odzew pod nim. Aktywnościowy. A, jestem w wojnie z Grecją. No dobra, jakby. No oni chyba wiedzą, że mam 20 tysięcy wojsk. A, no ta. Bardziej właściwie nie wiedzą, no bo tak to by mnie nie atakowali, jakby to jest logiczne. Wow, tu nawet żadnego wojska nie mieli. No cóż, jakby mam wrażenie, że Polacy teraz na Dniestrza będą na wakacje sobie pływać. Ej, szczerze mówiąc, mam wrażenie, że to jest taki typowy tekst Auchtuvera, nie? To co by następne mogło być? Może Bułgaria? Bułgaria ciężka by była, szczerze. Może pierw Serbia i potem Macedonia. A znowu Macedonia będzie atakowana. No wow, normalnie emocje. Ja teraz atakuję Macedonię. Witam, nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. W opisie masz link do serwera Discord, na którym rozmawiam z widzami. Możesz tam zasugerować pomysł na film. Jak chcesz docenić mnie pieniężnie, to w opisie masz link do donate'ów. Nie przedłużam, miłego. No, jakby, no cóż, ale dużo nie będę mówił na ten temat. Ja bym przemieścił moją stolicę teraz do Belgradu, tak ogólnie, bo jest to dla mnie korzystniejsze o wiele. Dobra, te Węgry to już ja teraz mogę dokończać właściwie. Nie wiem, co ja mogę teraz atakować, że miał problemy. A, no dobra, już wiem, Bułgarię na przykład. To co, początki upadku na Dniestrze się teraz zaczynają? Co się tu dzieje? No weź to jakoś wygraj, przecież oni wszędzie zbrojowie się stawiają. Ja nie mogę. A, jeszcze chcą do niej dostęp wojskowy. Hej, pomyślałem o czymś takim. A gdy są takie taktyki jakby na dostęp wojskowy? W sensie sprawdźmy, co by się stało, gdybym od nich poprosił o dostęp wojskowy, daliby mi, rozstawiłbym sobie armię po ich terenach i bym ich zaatakował. Od razu by ta moja armia zaatakowała ich? Wiecie co ona myśli, co nie? Sprawdźmy. Dadzą mi ten dostęp w ogóle. Jakby ja nic nie okupuję tutaj. Ja tylko swoją armię przemieszczam przez ich teren. I tyle. Z kim jestem w wojnie? Z Armenią. Nie, świetnie. Armenia z jakimś sojuszu. Z kim jest? Z Libanem. To jeszcze lepiej. To co? Test, czy to działa? Wypowiedz wojnę. I czy od razu ty się... Aha. To wywala moją armię z ich terenu wtedy. Kurde, że Łukasz o tym pomyślał. Zaskakujemy ten twórca tej gry. Jeciu. Czemu ja mam takie coś dziwnego, że jak powiem na przykład dwa razy słowo w jednym zdaniu, to potem zaczynam to słowo powtarzać. No ale dobra, no najważniejsze jest to, że... No, że Bułgar znika z mapy w skrócie. Oj. 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 Oj, oj. Problemy. Czyżby? No jeszcze ma tam troszeczkę Krymu, ale nie wiem, ja obchodzę tylko te bałkańskie tereny. No i dziękuję. No szczerze mówiąc, takiego potężnego Naddniestrza to świat nie widział. Znaczy teraz widzi świat i wy, bo wiecie, no nagrywam, pokazuję to, nie? Ja mam 100 tysięcy armii prawie, ty... Właśnie, bo ja wszędzie w Bułgarii mam zbrojownię teraz. Nie muszę już stawiać zbrojowni, bo będę miał do końca tej serii. Jakby spoko, ja nie wnikam. Ja dziękuję po prostu i tyle. I mam 100 tysięcy armii teraz. Czy na przykład gdybym zażądał pod ultimatum terenów Bośni, to by się zgodzili? O nie, to już jest
ten poziom potęgi na Dniestrza. Takie rzeczy się zdarzają. World Conquest nad Dniestrzem. Nie dorabiasz, że jakieś głupoty gadam i potem okaże się, że każdy będzie pulował tylko po to, żeby ta seria tak długo trwała, żebym zrobił właśnie ten World Conquest. Jakby moim zdaniem, dla mnie to nie jest problem, nie? Bo jak serio lubicie ten content. Wiecie, ja jestem youtuberem, ja robię to, ponieważ ogólnie to, ile daje dopaminy, to patrzenie, jak się te statystyki powiększają, to serio, jak ktoś nie jest youtuberem, to nie zrozumie tego. A to jest ogromne po prostu. Dlatego też właśnie tak was błagam o te łapki w górę, subskrypcje i te sprawy. A ja teraz bym za taką Czarnogórę, ale z takiej racji, że mają wasala Albanię, to Albanię też bym musiał obstawić i... Age of History mnie nie przestaje zaskakiwać. Ogólnie jest taki bug, że armia znika w randomowych momentach, nie? No to wiele więcej, znaczy wiele. Więcej nie muszę tłumaczyć. Po prostu lepiej często taką tą Albanię i tyle. Tą Albanię, tą Czarnogórę, wiecie co, na myśli. Żebym przypadko za bardzo poskipał tury i się stało to, co się stało. No i dziękuję. Co tutaj? Słowacja? W sumie. Jakby Słowacja to nie jest zły pomysł na wojnę. Chociaż lepiej by było to zrobić, gdyby mi te 100 tysięcy wojska nie zniknęło, no ale cóż, to nie ode mnie zależało. Tak, poczekam na asymilację tych bułgarskich terenów, gdzie mam zbrojownię i sam on będę teraz rekrutował. No dzięki Bułgara za free armię wojska. Free armię wojska? Free farmę wojska, to miałem na myśli. A jeszcze mogę lepiej to regulować, o, w taki sposób. Nie, tak, czekaj, o, no. Dobra, wydaje mi się, że mam wystarczająco armii, no raczej na pewno. Jakby, no teraz już na pewno mam powyżej 100 armii. Zaraz się to zresztą sprawdzi. No już jest. No tak, czy mogę? Ogólnie mi zależy na tym terenku malutkim w Grecji. Czy po prostu za pomocą ultimatu mogę go sobie zabrać? Aha, mogę, to dziękuję. No jakby nie muszę tłumaczyć, kogo teraz będę chciał zaatakować. Aha, bo nie mam dostęp wojskowy od Austrii. Aha, no to nie fajnie, nie? To jakby to zrobić. Tutaj połowę bym wysłał. No dobra, no nie jest aktualnie aż tak źle. Czechy... Aha, Czechy mnie atakują. Jakby ja nie potrzebuję wojen więcej, a więc bym poprosił o pokój. Wiem, że dom jest lepszy niż pojedynczy pokój, ale... Dobra, mogę przestać z tym żartem wreszcie. Aha, i Czechy nie są ze mną pokoju. A nie, chcą. I mam całą Szwajcarię. W ogóle najprawdopodobniej niedługo zrobię kolejny odcinek z serii, którą w pewnym sensie zakończyłem, czyli ocenianie modów Age of History 2, jak dobrze pamiętam, no coś takiego. Już mam nawet taki pewien mod, który będę oceniał. Jest on dosyć świeży, jestem prawie, że pewien, że go nie znacie. To jest to, co mogę wam zagwarantować. A więc raczej możecie wyczekiwać tego odcinka. No chyba, że nagle stwierdzę, że nie chcę nagrać tego odcinka, ale raczej nagram. Dobra, więc Austria... No co Austria, ale Austria przejęta jest. No to jest już dopiero potężne na Dniestrze. Uf, w ogóle co się dzieje w Afryce? Do, ja tam lepiej na nie patrzę. To ja bym teraz zaatakował Czechy bardzo chętnie. Tak, to jest ten moment, kiedy żarty o Czechach mi nie wystarczają, więc no, ciekawie. Aha, ale że Turcja mnie atakuje, nie, takie rzeczy w takim wieku, w takich latach. W ogóle już jest ponad 1000 tura. No jakby, widzowie, Czechy? No Czechy to już zaraz nie Czechy, to będzie na Dniestrze zaraz. No i co? To na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na Dniestrze potężne tak jak nigdy nie było. I nie wiem, dziękuję za ten pozytywny odzew w komentarzach w ostatnim filmie na Dniestrze i te sprawy. Wiadomo, już mówiłem, co się dzieje, jak mnie stapek. Cześć.